Witam wszystkich na zaliczeniu przedmiotu Rośliny w popkulturze. Przedmiot jest realizowany dla studentów biologii eksperymentalnej, którzy studiują na Wydziale Biologii i Biotechnologii, drugi stopień. I celem tego przedmiotu było przedstawienie roślin nie tylko jako element krajobrazu czy źródło pokarmu, ale przede wszystkim jako istoty żywe, które mogą w jakiś sposób inspirować do myślenia, wzbudzać emocje, mnóstwo emocji, dowolnych emocji, bawić, ale też i czegoś uczyć. A efekt naszych wykładów, naszych spotkań będzie za chwilę widoczny w postaci prezentacji studentów. I zapraszam pierwszą grupę, pierwszą panią. Proszę się przedstawić, powiedzieć, jak ma pani na imię, na nazwisko. Dzień dobry, nazywam się Klaudia Jusińska i tematem mojej prezentacji będą rośliny w sztuce ludowej. Zapraszam. Tak więc, jak już wspomniałam, tematem prezentacji będą rośliny w sztuce ludowej. Już na pierwszym slajdzie widać tutaj ozdoby, jakie są powszechnie obecne w naszej kulturze, czyli tutaj takie inspirowane haftem. I folklor polski jest to symboliczno-artystyczna dziedzina polskiej kultury ludowej. Przybiera ona niejednolite formy w zależności od grupy społecznej i regionu etnograficznego. Co tutaj możemy zobaczyć na tej mapie po prawej stronie? Jest to mapa Polski podzielona na rejony etnograficzne. I właśnie jest ich bardzo dużo, a te regiony jeszcze dzielą się na takie podregiony, można powiedzieć, których tutaj już akurat nie ma. Do folkloru danej okolicy zalicza się taką twórczość ludową, jak tańce, muzykę, instrumenty, jakie wykonują, gwarę, pieśni, stroje, rękodzieło, a nawet budownictwo, jakieś takie architekturalne elementy. No i tutaj jednym z popularniejszych, nawet najbardziej rozpowszechnionych chyba elementów tej sztuki ludowej, folkloru, jest haft. Jest on rozwinięty w każdym z rejonie takich właśnie tych etnograficznych podziałów Polski. Każdy rozwinął swój charakterystyczny haft i zdobił on nie tylko stroje tutaj kobiece, jak i męskie. Wiadomo, kobiece są jednak bardziej bogate w te roślinne wzory, ale męskie też tutaj koszule, tak jak dzisiaj na sobie mam właśnie tutaj już bardziej nowoczesne, ale jednak inspirowane takimi ludowymi właśnie haftami. To także pościele, obrusy, serwetki, w ogóle różne tekstylia, jakie właśnie w domach mogły się znajdować. I początkowo właśnie służyły te hafty jako ozdoba, głównie ubioru, jednakże później wraz z nabraniem tej symboliki, jaką haft właśnie ma, do czego przejdziemy, właśnie stał się także jakimś ukrytym przekazem, oraz przynależnością do grupy etnograficznej, bo możemy po hafcie poznać, skąd pochodzi konkretny ubiór, czy właśnie ludzie w ten ubiór ubrani. No i tutaj, tak jak nie tylko właśnie wzory mają symbolikę, ale także kolory. I te wiele odmian haftu, takie jedne z najbardziej spotykanych, to są hafty kaszubski, łowicki, kociewski, kurpiowski, kujawski, podhalański. A te odmiany mają jeszcze swoje hafty, które wewnętrznie różnią się kolorami, jednak jest to bardziej tak niewielka różnica, a nawet troszeczkę wzornictwem. Jeżeli chodzi o haft kaszubski, jeden z bardzo znanych haftów, to tutaj mamy właśnie na tej żółtej planszy, podzielonej na dwie części, wzory, które możemy właśnie sprawdzić, co one znaczą, bo nie są one identyczne, tak jak rośliny, które my widzimy. Nie jesteśmy w stanie tak na pierwszy rzut oka poznać, że to jest słonecznik, bo słonecznik, tak jak właśnie możemy zauważyć, jest niebieski, bo ten haft jednak bardzo charakteryzuje się tym niebieskim kolorem. Mamy margarytkę, mamy tutaj bratka, tulipany, mamy tutaj na dole, mamy niezapominajki, modrak, czyli haber. Przejdźmy do następnego. Jest to haft kociewski. I tutaj właśnie możemy zobaczyć na tej planszy, jest to szkoła pączewska tego haftu, więc jest to taka odmiana tego haftu, która bardziej charakteryzuje się takim bogatymi kolorami. A tutaj właśnie na dole po lewej stronie widzimy także ten haft, ale widać na pierwszy rzut oka, że jest on zupełnie inny. Moglibyśmy powiedzieć, że jest to inny haft, ponieważ jego kolory są tutaj pomarańcze, brązy, takie bardziej stonowane. No i jeden z naszych takich najbardziej chlubnych haftów
Jest to oczywiście haft łowicki. Tak, jest, to są piękne róże, wielkie kwiaty, które są bardziej właśnie już tak typowo jak prawdziwe. Już to nie są takie jakieś takie obrazki, takie piktogramy, tylko to już są typowe, jakby realistyczne kwiaty. Dominuje czerwień, jednakże nie tylko. Właśnie tutaj dałam też i niebieskie, i fioletowe, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to wygląda. I do tego po lewej stronie mamy taką odmianę tego haftu, który ma w sobie koraliki. I właśnie jest on dość rzadszy, bo jednak wymaga to dużo więcej pracy. I ten haft w ogóle nie jest tak robiony ręcznie, po prostu przez panie, tak ręką szyty, tylko maszynowo. Panie robią to jakby faktycznie używając swoich rąk, jednakże maszyna, widać, że ten haft ma nitki jedna przy drugiej i panie po prostu przesuwały materiał pod maszyną, tworząc takie piękne kwiaty, gęsto właśnie haftowane. Kolejny haft jest to haft podhalański. No, kojarzy nam się z górami, jednak nie jest to góralski haft, bo górali mamy dużo różnych, tak? Różne mamy góry tutaj, różne regiony. No i najbardziej tutaj, jeżeli chodzi o rośliny, mamy tutaj szarotkę, która jest charakterystyczna dla rejonu górskiego. Tutaj jest właśnie na takiej grafice, a tutaj mamy ją na plecach kamizelki. No i oczywiście po prawej stronie widzimy też takie zwykłe kwiaty, jednakże one są już po prostu takie maki, habry. To już nie jest tak bardzo charakterystyczne dla rejonu, ale są to kwiaty, tak. No i oczywiście jak haft, no to ubiór. Jest to wszystko ze sobą ściśle powiązane. Mamy tutaj różne ubiory, już nie będę wnikała dokładnie, jakie to są ubiory, jednakże widzimy, wszystko jest bogato zdobione kwiatami. Czapki kobiece, które są dość charakterystyczne. Jest to kurpiowska czapka, ale zawiera także motyw kwiatowy, no i oczywiście wianki, bez tego także się nie może obyć tutaj w tym ubiorze ludowym. A tutaj jest koszula z haftem kociewskim. I tak jak wspominam o architekturze, to mamy w Polsce taką perełkę. Jest to wieś Zalipie w małopolskim województwie i jest ona malowana. Można powiedzieć, że malownicza, ale jednak malowana, ponieważ kobiety z tego regionu i z tej wsi właśnie tak bardzo zdobią chaty, które są białe i na nich bardzo pięknie widać wyróżniające się kolorowe kwiaty. No i tutaj nawet zostało pomalowane drzewo, widać, że studnie są także malowane, ale nie tylko, bo wewnętrzny jakby wystrój domu, tutaj jest wnętrze domów w Zalipiu. No tutaj już jest, przeszliśmy do wyposażenia domu i rękodzieła. Jest tutaj pomalowane kominki, kuchnia, mamy pościel, która jest już wyszywana i tutaj na ścianach i sufitach również znajdują się te malowidła. Po prawej stronie mamy kafelki, które są kafelkami kociewskimi. No są już one niestety tak dość w Polsce bardzo rzadko spotykane. Jedna z firm właśnie podjęła się jakby tutaj takiej próby przywrócenia tych kafelek i właśnie odnowy tych wzorów i wprowadzenia ich z powrotem na rynek. Na dole mamy skrzynię posagową, w których kobiety dostawały posag, jak wychodziły za mąż i właśnie były równie pięknie zdobione. No i tutaj po lewej stronie na dole mamy ceramikę, akurat ta jest we wzory łowickie. Jeszcze dalsza część wyposażenia domów, no to tutaj już jest tak związane ze świętami wielkanocnymi. Mamy tutaj pisanki, jednakże nie tylko takie pisanki, po prostu same jaja, tudzież właśnie wydmuszki. Są też drewniane jaja, które były po prostu strugane z drewna, następnie malowane i najczęściej właśnie w motywy kwiatowe. Po prawej stronie od pisanek możemy zobaczyć tutaj taki dywanik, makatkę właśnie wyszywaną, no ale służyła właśnie jako ozdoba i również ma ona na sobie właśnie wyhaftowane kwiaty. Poniżej pisanek są wycinanki, które są bardzo kolorowe i zdobiły często chaty, bo jednak niewielkim kosztem można było ładnie wprowadzić żywe kolory do chat. I właśnie są one papierowe, te akurat są charakterystyczne dla łowickiego regionu. I ostatni element domu, który chcę omówić, jest to pająk. Są to ozdoby podwieszane pod sufitami. Bibułki i papiery, które tutaj widzimy, to są imitacja kwiatów, a te takie elementy, tutaj takie geometryczne, są to, jest to słoma, przez którą przeciągnięte są nitki czy jakieś żyłki. No i oczywiście muzyka
jest równie charakterystyczna i szeroko rozwinięta jak haft. Jest tutaj często, w niej możemy znaleźć tematykę roślinną. I tutaj chciałam kilka tytułów przytoczyć, właśnie, które są bardzo znane i jednak poruszają te gdzieś tam zaczepiają o rośliny. Jest to Jarzębina czerwona, Czerwone jagody, Czerwone jabłuszko, Lipka, Zasiali górale, Stoi różyczka, a na polu sośna. Jest to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Pani bardzo. A ja mam takie jedno pytanie. A dlaczego ten temat Pani wybrała? W tym momencie folklor jest już takim wymierającym, można powiedzieć, w Polsce tematem. Ja jednak bardzo się tym interesuję, bardzo lubię. To jest piękne, to jest nasze, polskie i po prostu warto o tym mówić i dalej kultywować tę tradycję. Dziękuję bardzo i poproszę następną grupę. Tutaj zapraszam Pana. Proszę się przedstawić. Dzień dobry. Nazywam się Piotr Hauler. Proszę bardzo. Będę robić, prezentować prezentację o ajałasce. W tej chwilkę tylko sobie wszystko przygotuję. A jak się włącza pokaz slajdów? Super. Dobra. Odłożę jeszcze wszystko. Dobrze, a więc ja mam prezentację o ceremonii ajałaski, mitycznego wywaru z dżungli amazońskiej Ameryki Południowej. No, a więc pierwsze doniesienia naszych europejskich odkrywców, jeżeli chodzi o ajałaskę, pochodzą z 1851 roku, kiedy angielski botanik, odkrywca Richard Spruce opisał stosowanie mieszanki przez rdzenne plemiona Ameryki Południowej. Inni też misjonarze, jezuici później w swoich doniesieniach pisali o tym, że rdzenni właśnie Amerykanie, tam Indianie, piją wywar i widzą szatana, demony oraz inne dziwne duchy. A napój ten jest stosowany od 3000 lat tak naprawdę na tamtym obszarze. Aktualne doniesienia sugerują, że 72 rdzenne plemienia aktualnie wykorzystują ajałaskę oraz powstało mnóstwo kościołów i przybytków, które zajmują się w XXI wieku wykorzystywaniem tego napoju w celach przeprowadzenia różnych ceremonii. Sam wywar tak naprawdę zawiera w sobie dwie rośliny. Jedna to jest Psychotria wildis, która ma w sobie główną substancję czynną, czyli DMT, która jest odpowiedzialna za halucynacje i połączenie dusz według doniesień. A druga substancja to jest Banisteriopsis capi, która jest, zawiera w sobie alkaloidy harminę, harmalinę i tryptoharminę, które są inhibitorami MAO i są odpowiedzialne w samym wywarze za spowalnianie przetrawienia DMT, czyli substancji aktywnej, przez to sam rytuał trwa dużo dłużej. Rośliny te są zbierane w dżungli amazońskiej oczywiście, są one ucierane, a następnie gotowane przez wiele godzin w wielkim kotle, tak żeby wydobyć z nich wszystkie substancje czynne. Nazwa ajałaska pochodzi z języka Kechua, gdzie aja oznacza duszę, a łaska oznacza winorośl pnącze, więc tłumacząc to dosłownie, to jest winorośl dusz. No ale oczywiście w zależności od tego, jakiego plemienia się zapytamy, no to nazw jest wiele, bo jest Yapi, Karpi, Naterna, Pinde i można by tak wymieniać tak naprawdę w zależności od tego, które plemię zapytamy. Jeżeli chodzi o działanie i sam obrząd ajałaski, wiąże się to z tym, że wypija się 3 kielichy na paru. Całość trwa około od 8 do 10 godzin. Podczas tego tradycyjnie towarzyszą nam szamani, którzy grają nam muzykę, pomagają nam połączyć się z naszą duchowością i z duchami naszych przodków, ponieważ takie były oryginalne wierzenia. Oraz stosuje się też wtedy tytoń, charakterystyczny też dla dżungli amazońskiej, który jest starty
na proszek swojego rodzaju, możemy to porównać u nas w Europie do tabaki, który jest nam przez szamana tak dmucha nam tym do nosa, tak żeby oczyścić nasz układ oddechowy. No i tak samo picie ayahuaski też wiąże się bardzo często, tak naprawdę w 70% przypadkach, z wymiotami i biegunką, co też według wierzenia po prostu oczyszcza nasz organizm, zanim przejdziemy do tego świata duchowego i rozpoczną się te nasze halucynacje. Te halucynacje bardzo często zależą oczywiście od wierzeń kulturowych. Ja akurat mam takiego kolegę, który zwiedzał Brazylię i Amerykę Południową przez około 3 miesiące, bo był na wymianie. I chciałem tak na szybko zacytować go a propos tego, co on miał do powiedzenia o ayahuasce w jego artykule. Chwilkę. Poczułem instynkt. Poczułem się silny, męski, brudny i bardzo mi to odpowiadało. Przeżyłem całe spektrum człowieczeństwa, od czystej spirytualności, oględzin duszy i medytacji, przez relacje tak głębokie, że nie można opanować śmiechu i łez, po brutalną zwierzęcość, odartą z wszelkich konwenansów, która biegnie z pianą na pysku ku naturze i wolności. Tak zakończyła się moja podróż przez człowieczeństwo. Czy odmieniło mnie to? I tak, i nie. Wszystkie te odczucia, które starałem się opisać, przebrnęły przez moją głowę już nie raz, nie dwa. Nieraz przepracowywałem je w intelektualnym pocie czoła, jednak teraz wybuchły wszystkie w jedną noc z taką intensywnością jak nigdy dotąd. Uważam, że było to świetnie podsumowanie pewnego rozdziału w życiu, pewnego stopnia dojrzałości, który udało mi się samemu wypracować i samemu zamknąć tuż przed tym rytuałem. I na koniec jest napisane: dla moich rodziców. Bardzo słodki cytat. Ale też chciałem właśnie to, że pomówić o tym aspekcie kultury europejskiej, który tam wkroczył jednak razem ze wszystkimi misjonarzami i odkrywcami, bo w XX wieku powstały tak naprawdę trzy kościoły ayahuaski, przy czym jeden z nich jest chrześcijański, co ciekawe. I właśnie w 1914 roku Raimundo Ireneu Serra, potomek niewolników przywiezionych do Brazylii z Afryki, po raz pierwszy wypił ayahuaskę i poznał królową lasu. Ponieważ był zapalonym chrześcijaninem, uznał, że to była Maria Dziewica. I wstąpił na 8 dni do dżungli podczas tego i spożywał cały czas ayahuaskę. A w trakcie odosobnienia nawiązał jeszcze silniejszy kontakt z ujrzaną przez siebie istotą i dowiedział się, że jego misją w życiu jest rozpowszechnienie Jezusa Chrystusa, który powrócił na ziemię w postaci pnącza ayahuaski. Bardzo ciekawe i właśnie na podstawie tego powstał kościół Santa Daime. Tam jest zdjęcie właśnie, bo ich symbolem jest krzyż z dwoma tymi belkami, który symbolizuje androgeniczność ich wiary, ale kościół ma się całkiem dobrze i bodajże z tego, co się orientuje, są nawet jego odłamy w Stanach Zjednoczonych częściowo i przeprowadzają cały czas stale ceremonie. Powstało też Baja Quinha i to jest mieszanka Santo Daime z wierzeniami wplątane w to, są wierzenia kultur afroamerykańskich, przede wszystkim Umbandy, i członkowie tego kościoła wierzą w to, że łączą się z istotami nadprzyrodzonymi pojawiającymi się w mitach amazońskich, takimi jak syreny, duchy delfinów czy duchy lasu. No i ostatni kościół to jest Un Vegetal, który został założony przez zbieracza kauczuku, który właśnie spożywał ayahuaskę i zaczął, bo on prowadził małą fabrykę cegieł i zaczął swoim pracownikom również zalecać ayahuaskę, pili ją razem i w ten sposób powstał właśnie kościół i z kolei jego zwolennicy uważają, że w jednym z poprzednich wcieleń byli ich tak jakby założyciel, był królem Inków, który uczył Indian korzystać z ayahuaski. Więc to tak naprawdę co kultura, to inny obrząd. No i jeszcze na szybko chciałem powiedzieć o legalności, bo to też jest... przepraszam. Dopominałem jeszcze jeden ważny aspekt, że oczywiście jeżeli chodzi o ayahuaskę, no to w XXI wieku jest bardzo duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o wykorzystywanie substancji aktywnej zawartej w ayahuasce, czyli DMT. Jeżeli chodzi o terapie psychosomatyczne, no i też po prostu terapię na depresję lekooporną, stany lękowe,
czy PTSD, czyli Post Traumatic Stress Disorder. No i rzeczywiście z badań, które czytałem w 2018 roku, ma to jakiś relatywny sukces, jeżeli chodzi o to. I też zrobię lokowanie produktu. Jeżeli ktoś jest zaciekawiony tym tematem, to polecam książkę Czy psychodeliki uratują świat Macieja Lorenza, naszego polskiego socjologa, który właśnie wykonywał dużo badań na DMT i porusza tematy tego, jak substancje różne psychodeliczne pochodzenia naturalnego mogą mieć zastosowanie w XXI wieku, jeżeli chodzi o terapię chorób lekoopornych. No i właśnie a propos legalności, w większości tak naprawdę naszego świata ayahuasca jest zabroniona również z samymi roślinami, w sensie, że posiadanie na przykład samej winorośli też jest zakazane. Jedyne kraje, w których jest ona pełna legalna, to jest Brazylia, Kostaryka, Meksyk, Peru. W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych jest ona dozwolona w małych ilościach do praktyk religijnych, w związku z tym powstały tam właśnie odłamy tego kościoła Santo Daime, którzy przeprowadzają ceremonie, no a w Polsce jest ona w pełni nielegalna razem z samą rośliną, oprócz wywaru, a co ciekawe, sama substancja DMT powstaje również w naszym organizmie i tak naprawdę znajduje się w bardzo dużej ilości roślin, tylko oczywiście w mniejszych stężeniach, no ale funkcja DMT nie jest do końca poznana u ludzi, jest spekulowane, że po prostu odgrywa jakąś rolę jako neurotransmitter. No i tutaj jest moja literatura. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. A mogę zadać pytanie jedno? Oczywiście. Dlaczego pan się zainteresował tym tematem? Zainteresowałem się tym tematem na pewno po przeczytaniu, książka Macieja Lorenza i też samego aspektu tego, no, że żyjemy aktualnie w takich czasach, gdzie kładziemy coraz większą wagę na badania związane z naszym umysłem, z naszym samopoczuciem, jeżeli chodzi o wszelkie, jeżeli chodzi o psychiatrię. I substancje psychodeliczne, szczególnie te, które były wykorzystywane od tysięcy lat, tak jak na przykład z kolei żaba w dżunglach Amazonii, okazuje się tak naprawdę teraz, kiedy zaczynamy na to inaczej patrzeć, że te substancje mogą mieć jakieś realne przełożenie na to, żeby pomagać ludziom w odpowiednich dawkach aktualnie i mogą być rozwiązaniem na część naszych problemów. Dlatego zainteresowałem się tym tematem. Dziękuję panu bardzo i poproszę, żeby pan przekazał mikrofon paniom z grupy numer 3. Chciałabym, żeby się panie przedstawiły, jak panie się nazywają, jak mają na imię i oddaję panią głos. Ja jestem Joanna Potwardowska. Ja jestem Natalia Nowosielska. I dzisiaj chcemy opowiedzieć o motywach roślinnych wykorzystywanych przez markę Gucci. Marka Gucci prawdopodobnie jest wszystkim tu obecnym znana, ale nie zaszkodzi krótki wstęp. Jest to włoska marka, powstała w 1921 roku, czyli już ponad 100 lat temu, we Florencji i założył ją Guccio Gucci. Pierwszy butik został otwarty w Rzymie w 1938 roku i przez dekady marka zmieniała się, tworzyła coraz to nowe, innowacyjne kolekcje i tak dzisiaj jest symbolem luksusu, innowacyjności w świecie mody. I na samym początku marka specjalizowała się głównie w torebkach i walizkach, ponieważ Guccio zainspirował się w Londynie angielską arystokracją i właśnie ich torebkami i walizkami, ale bardzo szybko marka zyskała uznanie i zaczęła projektować również ubrania. Ale dzisiaj będziemy mówić nie o samej marce, ale o tym, jak wykorzystywała motywy roślinne w swoich kolekcjach. I tutaj mamy też zdjęcie właśnie z otwarcia pierwszego butiku Gucci w Rzymie. No i najpierw opowiem może o słynnej torebce Bambu.
która została zaprojektowana i wydana w 1947 roku. W czasach powojennych brakowało dużo podstawowych materiałów i w świecie mody trzeba było wykazywać się kreatywnością i pomysłowością. I z tego powodu właśnie zespół Gucci wpadł na pomysł wykorzystania pędu bambusa do stworzenia rączki torebki. Te pędy były ogrzewane i gięte i przymocowywane do takiej torebki i wykorzystano go ze względu na to, że jest zarówno elastyczny, jak i wytrzymały. A torebki bambu dostępne są do dzisiaj w sprzedaży. Może nieco w unowocześnionej wersji, ale nadal możemy kupić słynną torebkę z bambusową rączką. I ciekawą kolekcją również była kolekcja Flora. Powstała w 1966 roku, a stało się to z powodu przyjazdu do Mediolanu księżnej Monako Grace Kelly. I na uczczenie jej przyjazdu Gucci postanowiło zaprojektować coś dla księżnej i na jej życzenie zaprojektowano apaszkę z jedwabiu. Księżna zażyczyła sobie, aby była ona inspirowana przyrodą i jej pięknem. I tak powstała właśnie słynna jedwabna chusta, którą możemy tutaj oglądać. Później powrócono do tego pomysłu. W taki sposób właśnie zaprojektowano perfumy Gucci Flora. Powstały w 2009 roku. Inspiracją z motywu kwiatowego, właśnie też z wzoru, który został stworzony w 1966 roku dla księżnej Grace z Monako. Pierwszy zapach z tej linii był kwiatowy i owocowy, dosyć słodki, a jego głównymi składnikami były nuty cytrusów, peonii, róży, osmantusa, patchouli i sandałowca. Tutaj mamy parę dalszych odsłon tych bardzo dobrych perfum. Przede wszystkim chciałabym tutaj pokazać to, że nuty bazy mało się różnią w kontekście perfumów Gucci. Wykorzystuje się przede wszystkim drzewo sandałowca, róże, cytrynę, więc to są takie neutralne zapachy, które są w każdych perfumach, przez co wszystkie perfumy Gucci mają jakiś swój podobny charakter, podobny motyw. Następnie po tej premierze w 2009 roku perfumy Gucci Flora były takie bardzo, bardzo znane, bardzo lubiane, ale też niektórzy mówili, że są za słodkie. I wtedy Gucci wpadło na pomysł, żeby troszeczkę ten zapach słodyczy zniwelować nutą białych kwiatów i tak powstała Gucci Flora Bloom. Zawiera w sobie mieszankę esencji jaśminu, tuberozy i kwiatów pomarańczy, co nadaje im głęboki, a jednocześnie lekki i świeży aromat. I też możemy powiedzieć obie, że używamy tych perfum, dlatego też właśnie dzisiaj wzięłyśmy je ze sobą, bo naprawdę są takie charakterystyczne w kontekście Gucci, z drugiej strony też mniej słodkie, mniej takie mdłe, można powiedzieć. Tutaj zaprezentowałam parę wariantów, bo kolekcja Gucci jest bardzo duża, można wybierać i wybierać w kontekście różnych detali zapachowych tych perfum. Jeżeli chodzi, tak już podsumowując, motywów Gucci jest dużo więcej, takich motywów roślinnych w Gucci. Były to takie konkretne modele, które chciałyśmy dzisiaj zaprezentować, ale marka Gucci w wielu przypadkach odnosi się do motywów roślinnych i odegrały one kluczową rolę w budowaniu tożsamości marki Gucci i jej rozpoznawalności na rynku luksusowym. Rośliny okazały się ponadczasową inspiracją i kluczem do sukcesu tej marki, ponieważ jest to marka
dla kobiet w każdym wieku, tak samo dla młodszych, jak i dla starszych, to pokazuje tą uniwersalność tego wzoru i inspiracji kwiatami. Kwiaty w kulturze mają różnorodne znaczenie, takie jak piękno, wzrost i odrodzenie, co dodaje głęboki i emocjonalny kontekst produktom Gucci. Dziękujemy za uwagę. Bardzo panią dziękuję. Ja mam takie pytanie. Akurat z tego, co się zorientowałam, to panie się interesujecie modą i perfumami. Czy macie panie jakieś plany przyszłościowe, żeby na przykład, nie wiem, zacząć projektować jakieś stroje albo żeby tworzyć własną linię perfum? Oddaję głos chyba Asi, bo Asia obecnie jest po kursach krawieckich. Obecnie właśnie uczestniczę w kursie szycia na maszynie, no więc prawdopodobnie będę szyła na początku pewnie dla siebie ubrania, ale później może. To wie, może zobaczymy. Kiedyś. I jakby pani swoją markę nazwała? Oj, jeszcze nie myślałam o tym, ale nie Gucci. Nie. Ale jeżeli pani wymyśli jakąś fajną nazwę, proszę dać nam znać. A pani nie chciałaby na przykład projektować jakiś perfum? Czy jest jakiś zapach, który panią szczególnie inspiruje do czegoś? Kocham kwitnące akacje. To jest taki zapach, który mogłabym wąchać i wąchać, więc może kiedyś mi się uda włożyć go do flakonu, ale na razie myślę sobie o tym hobbystycznie i bardziej konsumpcyjnie, nie tak przyszłościowo w kontekście produkcji. Super. Bardzo paniom dziękuję. Poproszę o przekazanie mikrofonu. A ja panią poproszę, żeby się pani przedstawiła i zaprezentowała nam swoje inspiracje roślinne. To ja nazywam się Natalia Jeznach i chciałabym dzisiaj zaprezentować prezentację pod tytułem Udział roślinności w kreowaniu trendów modowych. Chciałabym zacząć od przedstawienia stosunku człowieka do roślinności i uważam, że możemy go interpretować w dwojaki sposób. Jest to stosunek praktyczny, a także idealny, taki romantyczny. Otóż człowiek uprawia rośliny w głównych celach. Po pierwsze, aby wydawały mu owoce i nasiona, a w ogrodach i parkach pielęgnuje je, aby nacieszyć swe zmysły urokiem ich piękna. U ludzi posiadanie kwiatów jest silną potrzebą estetyczną. Człowieka z kwiatami łączy wręcz taki stosunek uczuciowy. Patrząc na kwiaty, w wielu z nas budzą się naprawdę silne emocje, a przede wszystkim jest to radość, marzenia, trochę taka odskocznia od naszej szarej rzeczywistości. Myślę więc, że dlatego tak wszyscy czekamy na tą piękną, późną wiosnę, kiedy wszystko budzi się do życia, kiedy my mamy coraz więcej energii, a wynika to między innymi z tego, że dookoła zaczyna nas otaczać cała preria kolorów najróżniejszych, które sprawiają nam ogromną radość. I ten stosunek uczuciowy łączący człowieka nie tylko z kwiatami, ale ogólnie z roślinami, czy to ozdobnymi, czy każdymi innymi, jest bardzo mocny i trwały. Kwiaty stały się wręcz nierozerwalnymi towarzyszami ludzkiego życia, ponieważ pojawiają się one w naszym życiu już od momentu naszych narodzin, a towarzyszą aż do śmierci. I chcąc przedstawić trochę historii roślinności w modzie, chciałabym zacząć od aż starożytności. Mimo że przedmiot nazywa się rośliny w popkulturze, mimo że w starożytności nie znano było hasło takie jak popkultura, to jednak te rośliny stanowiły ogromny element życia ludzi starożytnych. Przede wszystkim wśród Egipcjan był to kwiat lotosu, wielokrotnie wykorzystany przez nich w ubraniach, w ich dodatkach, często w naszyjnikach.
wierzono, że kwiat lotosu przynosi szczęście. Natomiast ich sąsiedzi dalecy z Rzymu używali roślinności w wieńcach oliwnych, nakładanych wielokrotnie na głowę zwycięstwa, które to wieńce oliwne i laurowe przynosiły ogromną sławę mieszkańcu. Przechodząc dalej do średniowiecza, mimo że nie kojarzy nam się średniowiecze z czasem wielu kolorystyki, jednakże tutaj nie także pojawiły się motywy roślinne, ponieważ często towarzyszyły w haftach, były wyszywane przez damy dworu, pojawiały się rzadko, ale zaczynały się pojawiać na sukniach dam z wyższych sfer. Przechodząc dalej do XIX wieku i okresu romantyzmu, szczególnie do okresu epoki wiktoriańskiej, królowej Wiktorii z Wielkiej Brytanii, mamy nagły, wręcz możemy powiedzieć, boom kwiatowy, boom roślinności, ponieważ ze słowem romantyzm kojarzy nam się zapewne bardzo wiele kwiatów, a w szczególności róże. Te róże po prostu zdominowały ten okres romantyzmu, było ich pełno. Były nie tylko na sukniach, ale także w dodatkach, w kapeluszach, w upięciach włosów, w biżuterii. Nie były to tylko róże, ale także inne kwiaty. Przechodząc do wieku XX, tu mamy podział. Ponieważ z jednej strony zaczyna kreować się świadomość społeczeństwa, dbałość o tradycje, dlatego zaczynają powstawać stroje ludowe, a z drugiej strony mamy flower power, czyli okres hipisu, gdzie te stroje były naprawdę tęczowe, kolorowe, preria cała palet z wykorzystaniem kwiatów nie tylko żywych, ale i sztucznych, we wszystkich dodatkach, uważany za jeden z bardziej kolorowych okresów w tamtych czasach. I przechodząc już do współczesności, tu współczesności, mimo że zaczynamy dopiero XXI wiek, można by rzec, mamy już naprawdę ogromny udział roślinności w modzie, ale także i w naszym stylu życia, co chciałabym teraz zaprezentować. Zacznę od przedstawienia udziału roślinności w kolekcjach znanych projektantów. Otóż dane trendy na każdy rok wyznaczają projektanci mody bardzo ekskluzywnych marek. To chciałabym przedstawić, jakie trendy na rok 2023-2024 zaprezentował francuski dom mody Dior, jeden ze starszych domów mody, bardzo wpływowy na rynku modowym. Otóż Dior tutaj, co nam zasugerował, co chce nam pokazać, są to delikatne kolory sielskich wręcz kwiatów, które kojarzą nam się z kwiatami polnymi, ze wsią, z latem, z ciepłem, wręcz z powrotem do dziecięcych lat, do pobytów na wsi. Są to kwiaty bardzo delikatne, ale pojawia nam się tutaj także haft, czyli powrót do korzeni, do tradycji. Kolejnym domem mody, też całkiem wpływowym, jest Dolce & Gabbana. I tutaj mamy całkowity kontrast tego, co ten dom mody chce nam zaprezentować. Widzimy tutaj ogrom kolorów, bardzo żywych, energicznych, zachęcających, przykuwających nasz wzrok. I tutaj Dolce & Gabbana podczas jednego ze swoich pokazów zaprezentował nam motywy głównie roślinności tropikalnej. Są to jakiego rodzaju liście, a także kwiaty egzotyczne, takie,
których my na co dzień nie widzimy. Myślę, że dlatego ta kolekcja także przykuwa nasze spojrzenia, ponieważ są to motywy roślin, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia. Nie widzimy ich za często w parkach, w sklepach, w kwiaciarniach. Tylko nieliczni mogą sobie pozwolić na to, by ujrzeć je w ich naturalnym środowisku. A w taki sposób Dolce & Gabbana chciało nam zaprezentować właśnie roślinność tropikalną. Nawiązali także w swojej modzie do owoców, które bardzo często kojarzą nam się z latem, z upałami, z wakacjami, czyli same pozytywne skojarzenia. Moda na materiały pochodzenia roślinnego to nie jest tylko moda na dane trendy, na dany wzór, print na ubraniu, ale także moda na materiały pochodzenia roślinnego. Jako że nasza świadomość na temat dbałości o środowisko cały czas wzrasta, staramy się być bardziej eko, ale możemy być eko, a zarówno trendy. W jaki sposób? Nosząc ubrania z materiałów pochodzenia roślinnego, materiałów naturalnych, jest to głównie bawełna oraz len. Bawełna jest najpopularniejsza w przemyśle tekstylnym, a także wykorzystywana jest do produkcji materiałów opatrunkowych ze względu na silne właściwości absorpcyjne. Idealnie zda się na upalne lata, których, jak wiemy, teraz nie brakuje. Charakterystyczna budowa włókna bawełnianego nadaje mu naturalność, wytrzymałość, trwałość i zdolność do absorpcji. A właśnie o to nam chodzi, żeby nasze ubrania były przewiewne, naturalne, wytrzymałe. Ten materiał pięknie wyglądał. I tutaj przedstawione jest zdjęcie bawełny z plantacji. Oczywiście, jeżeli bawełna, to na pewno kojarzą nam się lata 60., 70. w Stanach Zjednoczonych, kiedy był to boom bawełniany, pełno pól białej bawełny. Drugą rośliną jest len. I len występuje na wszystkich kontynentach, co daje mu ogromną przewagę właśnie w wykorzystywaniu go w tworzywach i we włókiennictwie, ponieważ jest łatwo dostępny i występuje na wszystkich kontynentach, za wyjątkiem Antarktydy. Występuje on, jako że występuje we wszystkich strefach, na wszystkich kontynentach, to może on występować na różnych strefach klimatu umiarkowanego, a także w strefie subtropikalnym. Jego największe zróżnicowanie, ponieważ nie istnieje tylko len zwyczajny, ale wiele różnych innych jego podgatunków. Jego największe zróżnicowanie występuje w rejonie Morza Śródziemnego, a przedstawiciele rodzaju spotykani są zwykle w suchych, nasłonecznionych siedliskach. Ze środkowej części właśnie łodygi pozyskuje się włókno długie, które służy do wytwarzania materiałów. I motyw roślinny nie jest wykorzystywany tylko w ubraniach, ale także w dodatkach, ponieważ moda to nie tylko ubrania, ale także najróżniejsze dodatki. Bardzo często jest on wykorzystywany w kapeluszach i widoczne tutaj na zdjęciu są wizerunki rodziny królewskiej podczas tak zwanej imprezy Royal w Ascot, gdzie wręcz istnieje konkurs na najpiękniejsze kapelusze i przyzdobienia głów. I właśnie często w tych kapeluszach prym wiodą kwiaty. Motywy roślinne możemy bardzo często spotkać w biżuterii. Projektanci bardzo chętnie go wykorzystują, ponieważ jest to powrót do naturalności, do świeżości, gdzie do takiej natura kojarzy nam się zazwyczaj ze spokojem, nie to co miasto i przebodźcowanie. Dlatego projektanci bardzo chętnie wykorzystują motywy roślinne w swoich dodatkach. Są to także buty
nie tylko te przedstawione na zdjęciu, ale szpilki. Oczywiście kwiaty bardzo często stanowią nutę bazową wielu zapachów. I dziękuję bardzo za uwagę. Również pani dziękuję, a mam pytanie, a jaki motyw roślinny wybrałaby pani dla siebie? Myślę, że to zależy, kiedy by pani zapytała. Myślę, że rok temu wybrałabym inny motyw roślinny dla siebie. W tym roku postawiłabym na kwiaty polne, chabry, maki, bardzo naturalne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam kolejną panią. Również proszę się przedstawić i krótko nam zaprezentować. O, widzę, zielona innowacja tak, będzie. Dobrze. Nazywam się Dominika Trzmiel i przygotowałam prezentację na temat zielonej innowacji. Jest to troszeczkę inne spojrzenie na rolę roślin w popkulturze i przez inne mam na myśli to, że skupimy się tutaj, odejdziemy na chwilę od mody, od perfum i skupimy się na świecie nauki, technologii i natury. Opowiem Państwu o tym, jak rośliny stały się silnikiem technologicznego postępu i inspiracją w projektowaniu lepszego świata. I tak słowem wstępu warto zaznaczyć, że w dzisiejszym społeczeństwie coraz większą uwagę przykłada się do ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i minimalizowania wpływu na planetę. To właśnie one zdają się być kluczowe i odnoszą się do innowacji inspirowanych naturą. Dodatkowo są one coraz częściej postrzegane jako trendy kulturowe. I właśnie przez to są w stanie zmienić sposób, w jaki ludzie postrzegają i wykorzystują technologię oraz środowisko, w którym żyją. Co prawda najczęściej kojarzone są ze światem nauki, technologii, jednak warto mieć na uwadze, że ta ich wszechstronność i rosnąca popularność sprawiają, że coraz częściej stają się częścią naszej codzienności, a my nawet nie zdajemy sobie o tym, jakby nie zdajemy sobie z tego sprawy. I teraz dlaczego natura miałaby być tak inspirująca i wnieść tyle do świata nauki czy technologii? Otóż warto zdać sobie sprawę, że akurat natura jak nikt inny nie toleruje nieefektywności, przez co zyskała zaszczytny tytuł mistrzyni innowacji. I tutaj to spojrzenie na naturę zachęca do takiego ogólnego spojrzenia na fakt, że część najlepszych technologii jest tuż przed naszym nosem i zawdzięczamy ją milionom lat ewolucji. Tak naprawdę jedyne, co musimy zrobić, to dostrzec i wykorzystać. I zdaję sobie też sprawę, że jest to trudne, nie jest to najprostsze, by przenieść koncepcje występujące w naturze na świat współczesny, tak by znaleźć rozwiązania dla problemów obecnego świata, ponieważ często wymaga to wyjścia poza utarte schematy myślenia. Jednak czasami jest dużo prościej, czasami wcale nie jest tak trudno. Czasami wystarczy zwykły spacer ze swoim pupilem, czego dowodem jest szwajcarski inżynier George de Mestral, który w trakcie polowania ze swoim psiakiem padł ofiarą ataku ze strony rośliny. Brzmi dramatycznie, drastycznie i niebezpiecznie, jednak zapewniam Państwa, że na pewno kojarzą Państwo tą roślinę. Są to owoce łopianu, zwane również zadziorami czy rzepami, które wybrały dość agresywny i zaczepny sposób rozprzestrzeniania się po okolicy, ale to właśnie zachęciło George'a de Mestrala, by zbadać je pod mikroskopem i sprawdzić, co tak naprawdę sprawia, że są one w stanie roznosić się w ten sposób i przyczepiać wręcz do nas. No i właśnie pod tym mikroskopem nasz inżynier zobaczył prostą konstrukcję maleńkich haczyków, które są w stanie złapać za pętelkę praktycznie wszystko i zostać przyczepionym przez dłuższy czas. I wtedy też zdał sobie sprawę, że bazując na tej samej technologii, można stworzyć zapięcie do odzieży, które z jednej strony będzie łączyć materiały, ale z drugiej strony umożliwi nam łatwe ich rozerwanie. I tak właśnie powstał rzep, jeden z najlepszych przykładów na to, że innowacje inspirowane naturą znalazły mnóstwo zastosowań w różnych dziedzinach naszego życia. Jednak to nie jest jedyny przykład tej wszechstronności, bo idziemy dalej i przechodzimy do dzbaneczników, które są pięknymi i sprytnymi roślinami mięsożernymi, ale też warto wiedzieć, że stały się one inspiracją dla naukowców w opracowaniu technologii SLIPS, czyli takiej powłoki chemicznej właśnie tutaj o wszechstronnym zastosowaniu,
Tutaj głównym celem takiej inspiracji była zdolność dzbaneczników do tworzenia takiej warstwy o niskim tarciu na brzegu dzbanka na tym perystemie, przez co zapobiega ona przyleganiu i umożliwia ześlizgiwanie się owadów do wnętrza dzbanka, gdzie czekają na nie już soki trawienne. I ta innowacyjna technologia zainspirowana naturą i udoskonalona przez naukę znalazła szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Jednym z takich ciekawszych jest jej wykorzystanie w medycynie, gdzie zapobiega krzepnięciu krwi, ale też osadzaniu się i gromadzeniu bakterii na powierzchniach sterylnych. Jeżeli chodzi o transport, ta powłoka zapobiega oblodzeniom na statkach, samolotach czy samochodach, przez co ten transport jest bezpieczniejszy, ale też efektywniejszy. Jeżeli chodzi o spotkanie tej technologii SLIPS w naszym codziennym życiu, otóż umożliwia ona ułatwia ona czyszczenie powierzchni w łazienkach czy w kuchniach, przez co nie jesteśmy zmuszeni do używania agresywnych środków chemicznych, co z kolei pozwala oszczędzić wodę, ale też pozwala oszczędzić naszą Ziemię jako planetę. Jeżeli chodzi o przemysł spożywczy, ta powłoka często powleka różne opakowania, przez co dużo łatwiej jest nam wydobyć z nich różne płynne substancje czy też inne bez marnowania tego jedzenia i wyrzucania. W podobny sposób została zainspirowana, albo tak naprawdę powstała zewnętrzna farba samooczyszczająca, która była inspirowana efektem lotosu, czyli taką super hydrofobową powierzchnią liścia. Lotosu, tutaj Natalka mówiła o kwiecie, że w starożytności inspirował ludzi. My powiemy tutaj w nowożytnych czasach, gdzie liść nas inspiruje do tego, by stworzyć farbę do elewacji. Ale jest ona skuteczna w odpychaniu brudu i wody i zawdzięcza to, ta struktura liścia zawdzięcza to maleńkim wypukłościom, które przypominają paznokcie, które są w stanie odpierać drobinki kurzu. I właśnie niemiecka firma budowlana spędziła aż 4 lata w laboratorium nad badaniem tego zjawiska i tekstury i finalnie udało im się opracować farbę, której tekstura po wyschnięciu naśladuje właśnie powierzchnię liścia lotosu, zabezpieczając budynki przed elewacją, przez co tutaj też, jeżeli będziemy się doszukiwać ekologicznych plusów, to nie musimy tak często myć tej elewacji, przez co oszczędzamy wodę. I to były 3 przykłady innowacji, które są już w naszym życiu i zadomowiły się w naszej codzienności na stałe. A teraz chciałabym powiedzieć na koniec o jednym projekcie, który dopiero będzie wchodził w nasze życie. Uważam, że jest bardzo ważny, ponieważ jest to innowacyjne podejście do tematu marnowania żywności, a jest to ogromny problem, ponieważ obecnie od 40 do 60% wszystkich uprawianych przez nas produktów psuje się, zanim zdążymy je zjeść. I teraz co możemy z tym zrobić? No cóż, możemy znów zainspirować się naturą, która wyciąga do nas pomocną dłoń. Pierwszym warunkiem jest zauważenie, że te rośliny żyją. Przykładowy pomidor na blacie, sałata w lodówce, czy inne owoce, warzywa, produkty wysypujące się z wiader, czy z półek na targowiskach na całym świecie, one żyją. One są odcinane w trakcie zbiorów, przez co tracą kontakt i komunikację z rośliną macierzystą, ale nie umierają. One żyją dniami, tygodniami, nawet dłużej, rozkładając i wytwarzając różne substancje. I teraz jak ta banalna wiadomość, informacja, no przecież każdy wie, że rośliny i warzywa żyją. No może nie każdy, ale zdajmy sobie sprawę z tego, że żyją. I jak to ma się przenieść na rozwiązanie problemu marnowania żywności? Otóż kluczem będzie nie tyle spojrzenie na sam owoc, co na całą roślinę, bowiem tutaj rośliny mają wbudowane mechanizmy obronne, które za pomocą wysyłania i odbierania sygnałów są w stanie na przykład kontrolować dojrzewanie owoców albo chronić je przed atakami ze strony drobnoustrojów, a nawet owadów. I teraz bazując na tych informacjach, firma GreenPod Labs opracowała sposób wykorzystania tych właśnie unikalnych, naturalnych substancji i udało im się zamknąć te substancje w takich małych saszetkach. I teraz wrzucając taką saszetkę do opakowania z ściśle określonym produktem, bo trzeba wiedzieć, że te substancje są dedykowane poszczególnym roślinom. To nie jest tak, że
truskawka jest w stanie zaopiekować się gruszą. Truskawki truskawkami, grusze gruszami, więc wrzucając takie opakowanie dedykowane specjalnym owocom czy warzywom, te substancje ulatniają się w powietrze i przejmują rolę rośliny macierzystej w wysyłaniu sygnałów, które nasze żywe owoce i warzywa czytają dość głośno i wyraźnie. Czyli możemy powiedzieć, że te małe saszetki stają się takimi nianiami czy opiekunami dla naszych owoców i warzyw, dbają o nie w podróży czy nawet u nas w domu w lodówce, pilnują ich, by za szybko nie dojrzewały, przez co ten problem może być bardzo, bardzo fajny i tak naprawdę minimalistyczny sposób rozwiązany, ponieważ te substancje nie wpływają w żaden sposób na smak, nie stanowią dla nas w żaden sposób niebezpieczeństwa. I wstępne badania pokazały, że taka saszeteczka jest w stanie wydłużyć okres przydatności do spożycia od 40 do 60%, co byłoby ogromnym krokiem naprzód, jeżeli chodzi o problem marnowania jedzenia. Tak, i miejmy nadzieję, że ten projekt wejdzie w życie tak płynnie jak te trzy pozostałe, o których dzisiaj powiedziałam, ale też mam nadzieję, że po tej prezentacji zdadzą sobie Państwo sprawę z tego, jak wielką inspiracją do tworzenia nowych technologii jest dla nas natura i że te inspiracje mają realny, ale też pozytywny wpływ na nasze życie. Warto zauważyć naturę otaczającą nas dookoła, troszeczkę dokładniej się w nią zagłębić, ponieważ często jest tak, że te współczesne problemy ludzkości mogą być rozwiązane prostymi, sprawdzonymi rozwiązaniami natury. Wystarczy po prostu dojrzeć. I to wszystko, jeżeli chodzi o temat zielonej innowacji. Tutaj są źródła, z których skorzystałam. Jeżeli kogoś zaciekawiłaby ta tematyka, bo mówimy tutaj tak naprawdę o biomimikrze, to zachęcam, bo nie tylko rośliny inspirują, zwierzęta również. Naprawdę, to jest szeroka gama. Także zachęcam. I to wszystko. Dziękuję Pani bardzo. Bardzo ciekawe wystąpienie. A ja mam pytanie. A która z roślin zainspirowała Panią najbardziej? Szczerze mówiąc, mnie zainspirowały te truskawki, bo przeczytałam o tych saszetkach, więc po części truskawki mnie zainspirowały, bo byłam w szoku, że możemy opiekować się naszymi owocami i warzywami w taki sposób. Więc tak. Dziękuję Pani bardzo. Zapraszam kolejną Panią. To ja tutaj pomogę statywem. Bo ja nie dam rady sama. Jestem Aleksandra Łukowska i chciałabym przedstawić swój projekt trochę może bardziej plastyczny i trójwymiarowy niż pozostałych moich kolegów i koleżanek. Płaskorzeźba raczej to jest, nosi tytuł Królowa Słoneczników i był wykonany takimi metodą taką mieszaną, było trochę gipsu, masy samoutwardzalnej, farb, trochę pasteli i różnych innych rzeczy, co tam tylko znalazłam w szufladzie. I chciałabym powiedzieć, że wybrałam taką formę zaliczenia tego i taką formę, żeby zaliczyć ten przedmiot, ponieważ pani profesor dała nam taką cudowną możliwość wybrania sobie samemu tematu, uzewnętrznienia swoich zainteresowań i właśnie ja pomyślałam, że może właśnie w taki sposób się uzewnętrznię. Niektórzy w inny sposób się uzewnętrzniali. No i tak, i właśnie wybrałam słonecznik jako inspirację do swojej płaskorzeźby, ponieważ w tamtym roku udało mi się wyhodować bardzo piękny słonecznik, który najpierw dojrzewał, znaczy najpierw był hodowany na parapecie, potem przeniosłam go do ogrodu i w momencie, kiedy pieliłam w ogródku, to ten słonecznik, ta właśnie królowa, ten słonecznik zwieszał właśnie swój kwiat właśnie do mnie, tak jak, nie wiem, tak jak królowa właśnie nad swoimi poddanymi, czy właśnie bogini nad swoimi wiernymi. Dziękuję Pani bardzo. A może mi Pani powiedzieć, jaki nastrój Pani towarzyszył, jak wykonywała Pani to dzieło? Różne. W pewnym momencie nawet trochę frustracji, jak mi nie wychodziło, bo to zawsze towarzyszy takim projektom, szczególnie jak się założy trochę bardziej ambitnie niż potem jest się w stanie wykonać. Ale tak naprawdę
chyba wszyscy odczuwamy jakiś spokój i jakąś przyjemność z, nie tylko z obcowaniem z naturą, ale również właśnie z wykonywaniu właśnie jakichś takich plastycznych prac, takich właśnie niektórzy lubią grzebać się w ziemi, a niektórzy lubią grzebać się w masie samoutwardzalnej i w farbach, także myślę, a czyja to twarz? Moja. Czyli nie ma problemu, że ktoś się oburzy. Tak, tak. Ale... Nie, to jest akurat odlew zrobiony mojej twarzy, bo tak chciałam spróbować właśnie, żeby tak super. Trochę wyrwało mi rzęs, ale no trudno. No, tego się nie robi. Dla oceny. A mogę się spytać, czy pani chce zabrać to dzieło, czy zostawi pani w dziekanacie? A to jeśli dziekanat będzie chciał, to jak mogę, nie tylko nie wiem, czy nie będę straszyć, bo to jest moja twarz. W życiu. Jak dziekanat nie będzie chciał, to ja biorę. Dobrze. To jest naprawdę cudowne, to jest fantastyczne. Myślę, że dużo więcej można by było zrobić jeszcze, ale to zawsze tak artyści mówią, zawsze rzeczy są niedopracowane, zawsze... Ja i tak bym pewnie tego nie chciała, bo to ja za dwa dni już mi się to nie będzie podobać, ja tu już bym wszystko pozmieniała i już właśnie. A podpisze się pani, prawda? Tak, że no, podpisany jest, ale się podpisze. To by było super, dobrze, jakby się pani podpisała, bo to jest naprawdę fantastyczne, to jest inspirujące. Dzięki. I myślę, że też innych mogłoby zainspirować do przygotowywania zaliczenia na ten przedmiot. Bardzo fajne są prezentacje, bardzo fajne są takie rzeczy, które, że tak powiem, później inspirują też i innych. Bardzo pani dziękuję. Koleżance dziękuję tutaj dziękuję za wsparcie. Bardzo. I zapraszam pana, proszę się przedstawić. Dzień dobry, nazywam się Wnuk. U mnie będzie trochę bardziej drastycznie, bo będę omawiał tematykę kwiatów, które w jakiś sposób sygnalizują śmierć albo jakąś nadchodzącą tragedię. Trochę mroku nie zaszkodzi. A więc w ramach mojej prezentacji będę omawiał trzy takie zagadnienia. Pierwszy to będzie, ogólnie powiem o kilku kwiatach, które symbolizują śmierć, ale będę się skupiał na japońskim kwiecie śmierci, tak zwanej higambanie. Następnie zrobię taką analizę plakatu do mojej ukochanej serii, gdzie właśnie występuje dużo kwiatów, pokażę jak cała kompozycja kwiatowa może być wykorzystywana do powiedzenia historii oraz to, że niekoniecznie musimy wykorzystać kwiaty, które mają jakiś ten zły symbolizm jako omen. Na koniec powiem jeszcze parę słów na temat motywu więdnięcia, jak jest wykorzystywany, jak my możemy wykorzystać motyw więdnięcia w bardzo ciekawy sposób. A więc dla większości osób pewnie pierwszym skojarzeniem do kwiatów, które oznaczają śmierć, będą chryzantemy, tak? Popularny bardzo kwiat składany na grobach, z czego jest to bardzo kwiat taki europejski. To jest właśnie głównie w Polsce, w Chorwacji, w Francji stosowane są na grobach. W innych kulturach są one nie aż takie popularne. W innych kulturach możemy szukać na przykład takie kwiaty jak tojady. Tojady są bardzo fajne w tym temacie. Po angielsku nazywają się wolfsbane. Są to kwiaty, które ogólnie wszystkie złe skojarzenia, jakie możemy mieć, to tojady. Tak? Czarna magia, jakieś klątwy, czarownice, wilkołaki, śmierć. Wszystko tojady się do tego nadają. Narcyzy i symbolizm narcyzów wynika trochę z tego, że bardzo często pojawiają się w mitologii greckiej, tam się kojarzą właśnie ze światami, z Hadesem, w związku z tym w niektórych kulturach kojarzone są też ze śmiercią. Oczywiście aksamitki to głównie Meksyk, tak? Dia de los Muertos, podczas tego dnia całe miasta, w tym oczywiście groby zmarłych, są po prostu pokryte tymi kwiatami. Ale jako, że jest to dzień dosyć pozytywny mimo wszystko w Meksyku, no to są to kwiaty śmieci, które mają taki pozytywny wydźwięk. Takie kojarzą się z czymś dobrym, kojarzą się właśnie z takimi jakby szczęśliwymi zaświatami, z przejściem na drugą stronę, kontynuacją życia. Oczywiście tych kwiatów jest więcej. Mogę jeszcze to powiedzieć na przykład o goździkach, o niektórych rodzajach róż, to są stosowane, ale bym się rozgadał za bardzo, ponieważ chcę jeszcze wspomnieć właśnie o
lilii pajęczej, ta łacińska nazwa Lycoris radiata. A po angielsku nazywa się to Red Spider Lily. Są inne także kolory, ale konkretnie tutaj chcemy powiedzieć o czerwonej. W Japonii właśnie znane jako Higambana. Nazwa wynika z tego, że ta roślina rośnie na początku jesieni. Przepraszam, tak, na jesieni. Jest ogólnie kwiatowym symbolem śmierci w kulturze wschodniej, głównie w Japonii oraz w Chinach. Według legend kwiaty te rosną w piekle i służą jako przewodnicy dla zmarłych. Prowadzą ich właśnie na drugą stronę, strony ze światów lub do reinkarnacji. Te rośliny mają dużo z ogólnie cyklem życia. Swój symbolizm roślina ta zawdzięcza tradycji, polegającej na tym, że zasadzano je na miejscach pochówku zmarłych, aby chronić przed szkodnikami, gryzoniami, szkodkrytami, ponieważ były one bardzo trujące. No i jako, że ta roślina ma kwitnie tak kwisto-czerwonymi kwiatami, no to wyobraźnia ludzka po ta figle, jak to one wyrastały tak na tych miejscach, gdzie zmarli byli pochowani po jakimś tym czasie, no to wyglądało to, jakby ta roślina sobie wyrastała z nich, jakby pobierała ich krew i stąd się rodziła. Jest też drugi jakby element, który powoduje, że ta roślina ma takie symboli, a to jest jej charakterystyczna biologia. Roślina ta kwitnie na jesieni, ale tylko i wyłącznie jej kwiaty się pojawiają. Nie ma żadnych liści. Dopiero około tak na zimę pojawiają się liście, kiedy kwiaty już zanikły. Więc przez to kojarzy się takie skojarzenie, że ta roślina umiera dwa razy. Więc jakby jest też rośliną właśnie rezurekcji czy powstania ze zmarłych, tak reinkarnacji. Jeżeli chodzi o popkulturę, no to czerwona lilia pajęcza jest bardzo często spotykana w różnych rodzajach anime, najczęściej z gatunku lub z elementami horroru. Służy ona w pewnym jako rodzaj jakby ostrzeżenia, obietnicy nawet, że dane show, czy tam dane na przykład manga, będzie dużo śmierci, dużo zewu krwi. Właśnie to jest skojarzone. Tutaj mamy trzy przykłady. Tokyo Ghoul i Inuyasha Demon Slayer. Dwa z tych są bardzo krwawe, gdzie bardzo dużo osób umiera, więc są to kwiaty bardzo pasujące do nich. Ostatnio chciałbym przeanalizować ten piękny plakat mojej adaptacji filmowej mojej ulubionej mangi, który zawiera, jak widzimy tutaj, bardzo dużo różnych kwiatów. Między innymi znajdziemy kwiaty, które są trujące, mające symbolizm związany ze śmiercią lub utratą kogoś bliskiego. Przykład możemy tutaj właśnie narcyzy widzimy. Tutaj widzimy, zapomniałem polskiej nazwy, po angielsku to nazywa primrose. Też kwiat, który jest lekko trujący i może mieć skojarzenie ze śmiercią. Tutaj też widzimy aksamitki, które wspominałem. Widzimy też, że kobieta na tym obrazku jest cała naga, ale jest oplatana praktycznie w te kwiaty i w te pędy, jakby była owinięta w łańcuchy. Tak też dodaje takie specyficzne skojarzenie. Jednak główną bohaterką tej ilustracji nie jest ta kobieta, nie są to żadne kwiaty, te śmiercionośne. Jest to pojedyncza stokrotka, którą kobieta trzyma w dłoni. Generalnie jest to symbol niewinności, czystości. Bardzo często jest wykorzystywany jako symbol takiej pierwszej miłości, czystej, nieskażonej jeszcze niczym, nie zawierającej podtekstu, elementów seksualnych. Więc daje to nam w tej całej kompozycji taką nadzieję, że mimo wszystko, że to są to wszystkie te złe symbole, to jakoś na tę postać, na jej kochanka, czeka na końcu tej historii jakiś happy end. Ten happy end jednak nigdy nie odejdzie, bo w zwiastunie do filmu mamy bardzo fajną scenę, w której widzimy, jak ta stokrotka upada obok kałuży krwi i zaczyna płonąć. Jest to bardzo fajne przedstawienie tego, jakby utraty tych wartości, które ta stokrotka reprezentuje, ci utraty tej niewinności, pokazania, że ta miłość nie dotrwa do końca. Tak? Czyli bohaterom historii nie jest dane szczęście, nie jest dane miłość, jest tylko cierpienie i złamane serce. Chciałem jeszcze powiedzieć trochę o temacie windnięcia, ponieważ jest to, uważam, bardzo rzadko wykorzystywany, mimo że jest bardzo, bardzo fajny. Jest to dosyć popularny motyw w malarstwie, jak widzimy tutaj właśnie jeden z przykładowych obrazów. Ogólnie jest to motyw, który ma w obserwatorze wywołać poczucie smutku, samotności, przypomnieć widzowi, że jest człowiekiem, on też umrze. Tak, takie przypomnienie mojego własnej śmiertelności.
Rzadko jestem spotykany w innych mediach. Nie wiem, czy ktoś was może sobie przypomnieć przykład właśnie z winnego kwiatu w serialu, w filmie. Średnio. Rzadko są spotykane, co bardzo, bardzo mnie boli, ponieważ uważam, że mają gigantyczny potencjał. Ja na przykład sobie potrafię wyobrazić przykład wykorzystania, jako że na przykład na początku odcinka każdego serialu pokazać bukiet pięknych kwiatów, który z każdym odcinkiem coraz bardziej się nawinna. Widać, że nikt się nim nie zajmuje, coraz bardziej ta roślina umiera. I zaprezentować w ten sposób na przykład progresję choroby głównego bohatera, bo kogoś, kto jest bliski. Ogólnie są, wiem, że to świetny motyw do pokazania czegokolwiek, jakiejkolwiek tragedii, która następuje w wyniku po prostu progresji czasu, tak, właśnie postęp choroby, czy na przykład miłości, która nie przetrwa próby czasu, to róża więdnąca, tak, dajemy komuś różę, jako, czy, tak, pokazujemy, że jak to bardzo je kochamy, potem ta róża więdnie, bo po prostu ta miłość jakoś nie przetrwała, tak, nie przetrwała jakieś, albo po prostu sama już zanikła, bo coś się stało i w wyniku tego już nie przetrwała tej próby. Także po przypadku Stokrotki możemy na przykład przez to więdnięcie pokazać utratę jakiejś cechy, którą ten kwiat ma. Na przykład możemy pokazać utratę na przykład właśnie szczęścia, utratę nadziei, niewinności, zaufania, też taką powolną, tak? Jeżeli zaprezentujemy, że dana postać na przykład kojarzona jest z jakimś kwiatem, kwiatem może zapewnić jakieś szczęście, tak. No i jest taka szczęśliwa, tak, ale z upływem czasu coraz bardziej jest mniej szczęśliwa, tak, może popada w depresję, coś tam się jej się stało, tak, i możemy to zaprezentować właśnie przez to, że ten kwiat zaczyna po prostu powoli więdnąć, a w końcu umiera. Kompletnie zatracenie tej cechy, którą ten kwiat symbolizuje. Więc do czego zmierzam? Wierzę do tego, że tak naprawdę do zaprezentowania śmierci i tragedii za pomocą kwiatów możemy użyć czego chcemy. Jeżeli mamy na to pomysł, jeżeli mamy jakiś kreatywny zabieg artystyczny, który chcemy zastosować, to jest milion kwiatów, które możemy użyć. Nie musi być to kwiat śmierci, nie musi być to kwiat tragedii, może być to po prostu kwiat, co na to coś szczęśliwego, ale tak ten symbol zmodyfikujemy, zniekształcimy, że będzie oznaczał to, co chcemy. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję panu bardzo, a ja mam takie pytanie. A jakby pan sobie wyobraził kwiat życia, to który by sobie pan wyobraził kwiat? Myślę, że klasyczna róża mimo wszystko. Tak? Tak, róża jest... A jaki kolor? Szczerze? Myślę, że jakiś jasny kolor, na przykład różę białą, mi się bardzo kojarzy. Z takim symbolem życia, tak, i tak. Takiej... Symbol życia, symbol narodzin. Dziękuję bardzo. I zapraszam chyba już ostatnią panią, która za chwilę nam przedstawi... Również, ciekawy temat, proszę się przedstawić. Dzień dobry, nazywam się Sandra Jaworowska i już na koniec ze wszystkimi wspólnie chciałabym, żebyśmy się zagłębili w fascynujący świat mitologii nordyckiej, a dokładnie do jego centrum, którym jest Yggdrasil, czyli mityczne drzewo. Jest to drzewo inaczej nazywane drzewem świata. Jego nazwa pochodzi od... Yggdrasil pochodzi od słowa Ygra, dokładnie konia Ygra, czyli konia Odyna, dlatego że Ygra to inaczej jest straszliwy lub terror. Są to inne imiona właśnie Odyna, który jest najważniejszym władcą innych bogów nordyckich. A dlaczego mówię o tym drzewie? Dlatego że w mitologii nordyckiej, w zależności w wielu źródłach, mówiono, że jest to ogromny jesion, wiecznie zielony, który służy jako połączenie między dziewięcioma światami, gdzie niegdzie jest ich mniej, czasami jest ich więcej, ale to wszystko zależy od źródła. Jest to połączenie między światami w nordyckim wszechświecie, ewentualnie między królestwami nordyckimi. Jest miejscem życia, spotkań bogów, ludzi i innych istot, takich jak giganci, krasnoludy czy nawet elfy. Jest też centrum duchowym i fizycznym wszechświata, będącym kluczowym elementem w mitologii nordyckiej. Yggdrasil jest symbolem kosmicznej osi łączącej niebo, ziemię i podziemie. Reprezentuje cykl życia, śmierci i odrodzenia. Drzewo jest wieczne, ale nie jest niezniszczalne.
jego los jest powiązany z przeznaczeniem świata, a jego korzenie są ciągle atakowane przez Nidhogga, co symbolizuje nieustanną walkę dobra ze złem. Nidhogg jest w zależności od źródła podawany jako skrzydlaty wąż bądź smok, który podgryza stale korzenie Yggdrasil, wysysając przy okazji krew ze zmarłych. Tutaj zaprezentuję właśnie 9 krain, 9 światów w wierzeniach nordyckich powiązanych z Yggdrasil. Pierwszym, najważniejszym jest Asgard. Jest to kraina bogów asów, rządzona przez Odyna. Znajduje się tutaj także Valhalla. Może już Państwo słyszeli o tym. Jest to właśnie miejsce pozagrobowe, gdzie trafiają wikingowie, którzy umarli w trakcie walki, w stoczonym boju. A ci, którzy niestety nie udało im się umrzeć w boju, trafiają do Helheim. Jest to kraina umarłych. Inną krainą jest Jotunheim. Jest to królestwo gigantów, Jotunów. Byli oni śmiertelnymi wrogami asów. Później mamy Midgard. Jest to położone dosłownie na samym środku. Prawdopodobnie było centrum drzewa. Żyli tutaj ludzie. Mamy także Nilfheim. Jest to kraina lodu i mgły, zamieszkana przez lodowych gigantów. A jak już lodowi giganci się pojawili, to również muszą się pojawić ogniści giganci, którzy zamieszkiwali Muspelheim. Nie mogło też zabraknąć elfów, świetlistych dokładnie, którzy zamieszkiwali Alfheim. Oprócz tych najwyższych bogów byli także pomniejsi bogowie zwani Vanami. Oni byli akurat mistrzami magii, czarów i zamieszkiwali Vanheim. I ostatnie, gdzie były ciemne pola, siedziba krasnoludów, czyli całe podziemie, należało do Svartalfheim. Inaczej też mogą się te krainy nazywać w zależności od przypowieści, legendy. I każde z drzewo to miało 3 główne korzenie, które korzystało ze studni. I tak jak właśnie Asgard korzystał ze studni Urdarbrunn, była to studnia Urd, znajdująca się przy korzeniu prowadzącym do Asgardu. Pilnowana ona była przez 3 boginie losu, 3 Norny. Następnie do Midgardu prowadził korzeń, który miał swe źródło przy studni Mirma, czyli Mimisbrunn. Strzeżona była przez mędrca Mimira, który był uznawany za najmądrzejszą istotę we wszechświecie. I ostatnim korzeniem, który miał swoje źródło przy Hvergelirm, prowadzącym do Helheim, tutaj żył właśnie wspomniany Nidhogg. Studnia zasilała 11 rzek przepływających przez królestwa nordyckie. Też doczytałam, że mógł żyć tam również jeleń, z którego rogów wytryskiwała woda zasilająca właśnie te studnie. Jako że mitologia nordycka towarzyszy nam od wieku, również jest aktualnie nieodłącznym elementem naszego życia, inspiracją. Yggdrasil pojawia się w literaturze, w sztuce, a także w grach wideo i filmach. Przedstawiana jest jako symbol mądrości, siły i jedności wszechświata i służy jako inspiracja dla wielu twórców dzieł fantastyki, które nawiązują do jego mitologicznych korzeni. Tutaj pozwoliłam sobie przytoczyć kilka dzieł, które znalazłam. Po lewej stronie mamy grę planszową Kroniki Yggdrasil, a po prawej stronie znalazłam trylogię właśnie autora Ricka Riordana, Magnus, Chase i Bogowie Asgardu. Jest to trylogia, której akcja odbywa się właśnie między krainami Yggdrasil. Tutaj może trochę odwołam się do gier, gdzie znalazłam naprawdę fascynujące ilustracje, tak jak po prawej stronie z urywek z gry Dragon Quest IX. Sama nie grałam, ale bardzo mi się spodobała ta interpretacja właśnie tego Yggdrasilu. A niżej mamy przedstawienie tego drzewa z gry Assassin's Creed Valhalla. Również mi się tak bardzo spodobało, bo wygląda tak robotycznie, mrocznie. Nie przedstawione jest jak klasycznie w mitologii jako zielony jesień, tylko właśnie taki już obumarły.
też nie mogło zabraknąć polskiego autora. Radosław Lewandowski wydał 2 tomy książki. Pierwszą z nich to jest Yggdrasil Struny Czasu, a drugim tomem jest Yggdrasil Exodus. Powstała również gra Roots of Yggdrasil. I po prawej stronie, w dosyć popularnej grze, jaką jest Minecraft, wiele ludzi może uzewnętrznić swoje wizje poprzez ciekawe budowle. Również tutaj mi się bardzo mi się spodobała, jak ktoś w ogóle wpadł na pomysł, żeby zrobić coś takiego, właśnie taką grafikę. I na koniec, niestety się chyba nie wczytało, ale tutaj właśnie za bibliografią jest grafika wygenerowana przez AI, co też mi się podoba, że sztuczna inteligencja miała po prostu pomysł na Yggdrasil jako też taką kolorowe drzewo, pełne życia. O, jest. Bardzo Pani dziękuję. No aż po prostu ciśnie się to pytanie na usta. Skąd zainteresowanie mitologią nordycką? Wiele po prostu nawet filmów czy gier odnosi się do mitologii nordyckiej, nawet seriali. Jest to po prostu bardzo interesujące, jak inni sąsiedzi zza morza mieli swoje wizje, swoich bogów i odmiennych od naszych i jak te wierzenia są cały czas używane właśnie w literaturze, w sztuce. Jest po prostu fascynujące. Dziękuję. A Pani ulubione drzewo to? Brzoza. Dziękuję. Bardzo dobry wybór. Bardzo dobry. Bardzo Pani dziękuję. W ogóle chciałam wszystkim Państwu serdecznie podziękować. Wezmę od Pani mikrofon. Okej, nie zrobi mi niespodzianki, nie spadnie, chyba że natura rzeczy martwych. Chciałabym Państwu bardzo serdecznie pogratulować i podziękować za dzisiejsze spotkanie. Muszę powiedzieć, że dla mnie to jest ogromna przyjemność móc wysłuchać Waszych inspiracji związanych z roślinami. Generalnie, tak jak wspomniałam, rośliny nie są jakoś specjalnie przez wszystkich uwielbiane. Lubi się kotki, pieski, chomiczki, króliczki, wszystkie takie puchate, słodziutkie zwierzątka. A te rośliny, no to tak owszem są, można podgryzać rzodkiewkę, ale niekoniecznie zakochać się w brzozie. Jak widać, proszę Państwa, można. Można się fascynować zupełnie przyziemnymi rzeczami, modą. I można inspirować się roślinnością w tej modzie i mam nadzieję, że kiedyś Pani tutaj stworzy kolekcję rośliny w popkulturze na przykład. Piękne dzieło sztuki, które Pani stworzyła pod wpływem chwili pomysłu. Była Pani zainspirowana słonecznikiem. Kto się nie inspirował kiedyś w życiu słonecznikiem? Kto nie popatrzył na tą roślinę i nie miał jakiegoś pozytywnego skojarzenia? Inspiracja roślin, jeżeli chodzi o jakieś substancje psychoaktywne, no to ja myślę, że to jest taka droga, którą sporo osób kiedyś w życiu potrafi. Proszę Państwa, herbata, kawa. Kto z Was nie pił? Wszyscy pijemy czasami herbatę, czasami kawę, a czasami lubimy zioła, tak? Do picia, tak? Proszę Państwa, także generalnie mroczniejszy motyw, że tak powiem, lubią takie motywy, aczkolwiek, proszę Państwa, co by nie było, czy to haft, czy to moda, czy to sztuka, czy to jest zielona innowacja. Wszystko jest jakby fantastyczne i wszystko prowadzi nas do jednego. Rośliny rządzą. Po prostu. Rośliny rządzą. Bardzo Państwu dziękuję. Piąteczka niewyjęta dla każdego z Was. I mam nadzieję, że tak powiem, jeszcze nie raz w życiu będziecie zainspirowani roślinami. A Państwa serdecznie zapraszam, żebyście albo chcieli brać udział w tym przedmiocie, czyli zapraszam do zapisywania się na Fakultet Rośliny w Popkulturze. Jeżeli ktoś z innego wydziału ma ochotę, również zapraszam. Tutaj nie trzeba specjalnych jakichś formalności.
I mam nadzieję, że spodoba się Państwu to, co mnie się bardzo podobało, czyli tutaj wyniki ciężkiej pracy młodych, kreatywnych biologów. Dziękuję bardzo.